Ograniczenia w funkcjonowaniu transportu mogą potrwać do końca sierpnia. Pomimo wielokrotnych, bezskutecznych rozmów z przedstawicielami spółki zmierzających do przywrócenia dotychczasowego rozkładu jazdy na wszystkich liniach autobusowych, sytuacja pozostaje bez zmian. Gmina Kołobrzeg nie posiada żadnych możliwości prawnych, na podstawie których mogłaby żądać wznowienia zawieszonych kursów. Jednakże mając na uwadze dobro, bezpieczeństwo oraz zapewnienie komfortu mieszkańcom, gmina Kołobrzeg rozważa alternatywne rozwiązanie w postaci wyłonienia nowego operatora transportu zbiorowego. Należy jednak podkreślić, że procedura ta jest złożona i długotrwała, może potrwać nawet od 6 do 12 miesięcy. Jak informuje prezes komunikacji miejskiej, nie jesteśmy w stanie przywrócić lipcowych kursów do końca sierpnia. Zmuszeni jesteśmy pozostawić obecnie funkcjonujący rozkład jazdy do końca wakacji. Od września planujemy uruchomić rozkład jazdy zgodnie z tym, jak wyglądał przed wakacjami. Uspokajając mieszkańców Zieleniewa, nie planujemy wycofania linii numer 1 ani żadnej innej. Uległy one jedynie ograniczeniu do końca wakacji. W chwili obecnej na zwolnieniach lekarskich przebywa 10 kierowców i jest to kluczowy powód wprowadzonych zmian.